Użytkownicy. Kochani użytkownicy, każdy programista by chciał ich dobrze zrozumieć, chciał, aby oni używali tych naszych feature'ów tak, jak my dla nich zaprojektowaliśmy, ale bardzo często robią to w całkiem inny sposób i nam się to nie podoba. Nie podoba nam się to, że nie używają tego, jak my to dla nich zaprojektowaliśmy. Ale teraz powstaje pytanie, czy problem jest po ich stronie, czy to może my staramy się domyślić, czego oni potrzebują i nie zawsze nam to dobrze wychodzi. Nazywam się Bartłomiej Alberski i chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, że zrozumienie użytkownika jest bardzo ważne i nawet taka prosta rzecz, jak łączenie zdarzeń w środowisku rozproszonym, ma duże znaczenie w zrozumieniu ich. Kilka słów o mnie. Pracuję w Allegro już ponad 2 lata, tworząc system reklamowy w modelu PPC. Jestem jednym z ponad 500 inżynierów. Nasza platforma ma około 16 milionów użytkowników, którzy dziennie wykonują około 60 milionów zapytań. W trakcie tej prezentacji powiemy sobie o tym, co robić, aby lepiej zrozumieć użytkowników. I zaczniemy od tego, że będziemy mieli takie krótkie wprowadzenie. Po co? Dlaczego? Następnie nasz problem omówimy sobie na zdefiniowanym przykładzie. Przejdziemy do konkretnych rozwiązań i następnie będzie podsumowanie. A więc po co zrozumieć użytkownika? Po to, aby mu dostarczać takie narzędzia, takie rozwiązanie, które będą jego satysfakcjonowały. A zadowolony użytkownik sprawi, że coraz więcej będziemy mieli tych użytkowników, co w rezultacie sprawi, że będziemy zarabiać coraz więcej. I teraz, gdybyśmy mieli zadanie, o którym nie mamy zielonego pojęcia, nie wiemy w ogóle, co zrobić, jak, dlaczego, to pewnie dobrym pomysłem byłoby wpisanie w wyszukiwarce Google'a, jak coś zrobić. Codziennie miliony ludzi na całym świecie wpisują bardzo absurdalne zapytania i coś się znajduje. I pewnie gdybyśmy wpisali właśnie frazę, jak zrozumieć użytkownika, dostaniemy wiele ciekawych wyników, a wśród na pewno będzie ta oto książka, How to Understand Your User. I ta książka skupia się głównie na tym, jak zrozumieć użytkownika z punktu widzenia user experience, ale znajduje się tam bardzo ciekawy rozdział, który jest o wiele bardziej ogólny. I tym rozdziałem jest właśnie Log Files and Web Analytics. Podsumowując to, co chciałem teraz powiedzieć, to, że dane są najważniejsze. To one mają bardzo duże znaczenie w tym, aby lepiej zrozumieć użytkowników. Do tego potrzebujemy specjalnie projektować nasze systemy, aby one zbierały te dane, agregowały, łączyły i pozwalały na wyciąganie wniosków. Nie jest to łatwy proces, ale jeżeli dobrze to zaprojektujemy i spędzimy sporo na tym czasu, to naprawdę będziemy mieli zadowolonych użytkowników, którzy chętnie będą używali naszej strony i w rezultacie to sprawi, że będziemy coraz więcej zarabiać. Więc teraz osadźmy sobie ten nasz problem na konkretnym przykładzie po tym krótkim wprowadzeniu. Wyobraźmy sobie, że mamy aplikację, która dostarcza możliwość wyszukiwania. Nie będziemy dokładnie określać, na co pozwala wyszukiwać, bo dla naszego problemu akurat ma to drugorzędne wrażenie. Po prostu jest jakiś input, możemy tam wpisać frazę, następnie możemy wcisnąć przycisk szukaj, no i przechodzimy do kolejnej strony. Na tej stronie pojawi się lista wyników. I oczywiście, jeżeli wybierzemy jeden z dowolnych wyników, klikniemy na niego, no to zostaniemy przekierowani na stronę dotyczącą tego zdarzenia. To zadanie, czyli cała ta strona wydaje się bardzo trywialna, bo nie oferuje tak naprawdę wiele funkcjonalności, ale cała ta machineria, którą musimy zrobić pod spodem po to, aby móc lepiej zrozumieć użytkownika, jest już znacząco bardziej skomplikowana.
skoro już wiemy, jak nasza strona wygląda, co oferuje, no to następnie bardzo dobrym pomysłem będzie zastanowienie się na tym, jakie zdarzenia czy tam dane powinniśmy zbierać. Oczywiście nie jest to łatwy proces. Jest wiele ludzi, którzy uważają, że to jest mega trywialne. I może też mają rację, ale jeżeli chcemy zaprojektować coś, czego nie będziemy w przyszłości zmieniać, to może się okazać, że natrafimy na wiele trudności. I oczywiście możemy być twardzielami i zachowywać się jak ten pan na tym obrazku, czyli okej, planuję, wszystko jest świetnie, ale w środku jednak będzie problem. Więc przejdźmy właśnie do tego planowania. Ale żeby to zrobić, chciałbym wprowadzić jedną definicję. Item. I to będzie taka rzecz, taki rekord, który będzie właśnie nasza wyszukiwarka pokazywała. W zależności od domeny to będą różne rzeczy. To mogą być produkty, to mogą być oferty, czy to mogą być strony internetowe. Akurat dla naszego problemu nie ma to większego znaczenia. Więc moja propozycja jest taka, żebyśmy zaczęli od dwóch bardzo prostych zdarzeń. Zdarzenie o wyszukaniu oraz zdarzenie o kliknięciu. W zdarzeniu o wyszukaniu potrzebujemy identyfikatora, który jednoznacznie pozwoli powiedzieć, co to było za zdarzenie i oczywiście wykonać deduplikację oraz frazę, którą będziemy wpisywać. Pewnie jakiś timestamp, może jakieś inne rzeczy, ale akurat w tym momencie dla naszego problemu nie jest to aż tak istotne, więc przejdźmy teraz do drugiego zdarzenia, czyli do zdarzenia o kliknięciu. I teraz w tym zdarzeniu proponuję, żebyśmy sobie umieścili również identyfikator, oczywiście item ID, czyli w co użytkownik kliknął, timestamp oraz identyfikator wyszukania, no bo te zdarzenia są bardzo ze sobą połączone. Nie może istnieć kliknięcie w jakiś wynik, jeżeli wcześniej nie było wyszukania. Mając już zdarzenia, możemy przejść do kolejnego kroku, czyli do rozpoczęcia projektowania naszej architektury po to, aby zbierać te wszystkie dane. Więc początkowo może to być bardzo proste rozwiązanie. Mamy użytkownika, który może wyszukiwać i klikać, wobec czego potrzebujemy jakiś interfejs użytkownika. No i teraz w takim wypadku musimy zaimplementować jakiś front-end serwis. Niekoniecznie to musi być tylko i wyłącznie interfejs użytkownika. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby również w tym miejscu zaimplementować część odpowiedzialną za komunikację z tym frontem. Możemy sobie to oczywiście rozdzielić, ale akurat to nie jest clue całego naszego problemu. Wobec czego mamy frontend, z którym komunikuje się użytkownik. No jeżeli użytkownik coś wpisuje, to frontend odbiera i przekazuje dalej do search serwisu. Search serwis na podstawie indeksów, które ma wcześniej zbudowane, pobiera wszystkie pasujące itemy i zwraca dalej do frontend serwisu. Oczywiście jednocześnie generując event o wyszukaniu, który później trafia na kolejkę. Podobnie jest z kliknięciem, gdy użytkownik coś kliknie, jest generowany event o tym kliknięciu i jest zapisywany dalej w kolejce. OK? Pierwsza rzecz wydaje się prosta. No to przejdźmy dalej. Skoro mamy już takie dwa zdarzenia, to potrzebujemy je połączyć. Więc musimy sobie stworzyć jakiś klocek, jakiś serwis, który będzie właśnie nam dostarczał taką funkcjonalność. Kiedy mamy już te zdarzenia połączone, no to teraz możemy przejść do dalszego etapu, czyli do całej złożonej logiki związanej z dopasowywaniem wyników do właśnie każdego użytkownika, do spersonalizowania. No i tutaj mamy właśnie taki model, który to przetwarza niemalże w czasie rzeczywistym. Po to, aby dobrze serwować te dane, potrzebujemy oczywiście informacji o cechach użytkowników, które pewnie w tym przypadku najlepiej umieścić w bazie, informacje o cechach tych itemów, które również będą w bazie. Na tej podstawie możemy sobie budować złożone modele uczenia maszynowego, collaborative filtering i jakieś inne zaawansowane algorytmy. Jeżeli mamy to całe przetwarzanie, ono będzie przekazywało dalej swoje wyniki właśnie do serwisu, który będzie odpowiadał za aktualizację wyników,
czyli aktualizacja indeksów. No i dzięki temu Search Service może na bieżąco korzystać właśnie z tego, jak użytkownik korzysta z naszej strony. Co ciekawe, dzięki tej funkcjonalności możemy dzięki takiemu rozwiązaniu również możemy przygotować część systemu, która będzie reagowała na trendy. Przykładowo, jeżeli ktoś wpisze w naszym systemie materac dmuchany na basen, to powinniśmy mu pokazać różowego flaminga, a nie białego nosorożca. Dlaczego? No bo różowy flaming jest trendy. Ja o tym też nie wiedziałem, dopóki nie pojechałem na wakacje. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest ten różowy flaming, tutaj mamy zdjęcie. A tutaj mamy białego nosorożca. Przejdźmy dalej. Mamy część, która aktualizuje nasze indeksy w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego, ale moim zdaniem to nie wszystko. Może się pojawić szereg problemów, które sprawią, że ta część nie będzie do końca poprawnie działała. Dodatkowo ta część nie może sobie pozwolić na to, aby używać bardzo zaawansowanych modelów uczenia maszynowego, których uczenie trwa bardzo długo, ponieważ będzie powstawał lag i eventy będą spływać coraz później i w rezultacie nie będą miały większego znaczenia. No bo jeżeli połączone zdarzenie kliknięcia i wyszukania dotrze do nas po 8 godzinach od zaistnienia, to czy jest sens je rzeczywiście w tym momencie analizować? W online pewnie nie, ale w offline, gdzie będziemy budować bardziej zaawansowane modele, gdzie będziemy brać szerszy kontekst, więcej danych, pewnie tak. I dzięki temu możemy się uodpornić na sporo awarii i problemów. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo wolę w nocy spać, aniżeli być obudzonym tylko dlatego, że coś dzieje się nie do końca dobrze. Jeżeli jestem świadomy tego, że moje przetwarzanie offline'owe nadrobi te problemy, rozwiąże je, tylko z lekkim opóźnieniem, to w zasadzie nie muszę nic zrobić. Nie wiem, czy zauważyliście wcześniej, ale ta część dotycząca łączenia zdarzeń była zaznaczona na czerwono. To dlatego, że ona jest na tyle ważna w tym całym procesie, że chciałbym o niej teraz troszeczkę więcej opowiedzieć. Moja propozycja jest taka, żeby ta część odpowiedzialna, ta usługa odpowiedzialna za łączenie zdarzeń składała się właśnie z takiego procesu oraz rozproszonej bazy danych. No i teraz te eventy spływają do nas, czyli do tej usługi. Jeżeli to jest event o wyszukaniu, no to po prostu sprawdzamy w bazie danych, czy zapisujemy to zdarzenie do bazy danych, czy tam innego jakiegoś storage'u. Natomiast jeżeli to jest informacja o kliknięciu, to najpierw sprawdzamy w bazie, czy zdarzenie o tym samym search ID, ale będące wyszukaniem, znajduje się. Jeżeli tak, to pobieramy i zapisujemy na wyjściu. Oczywiście w naszej bazie musimy wziąć pod uwagę to, że te dane o wyszukaniu będą do nas pływać, więc musimy pomyśleć o retencji, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to po pewnym czasie będzie na tyle dużo danych, że może to wszystko wybuchnąć. Zastanówmy się jeszcze, co jeszcze może później tak. Bo tak jak mówiłem wcześniej, będąc na dyżurze, lepiej mieć rozwiązanie, które będzie sobie radziło z wieloma różnymi problemami, aniżeli być budzonym w nocy pod wpływem stresu i spróbować coś naprawić. Bo zazwyczaj w takich sytuacjach nie uda nam się zrobić nic sensownego. Co najwyżej możemy popełnić jeszcze więcej błędów i sprawić, że sytuacja będzie jeszcze gorsza. Moja hipoteza jest taka, że może się zdarzyć, że zdarzenie o kliknięciu dotrze przed zdarzeniem o wyszukaniu. Jak sobie radzić z takimi problemami? Co zrobić, żeby rzeczywiście się zabezpieczyć? Najpierw może zastanówmy się, jak często może to mieć miejsce. I aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na kilka reguł, które zostały zdefiniowane przez ludzi Sun Microsystem i które są bardzo często zakładane przez inżynierów rozproszonych, które nie są prawdziwe, które tak naprawdę są kłamstwem.
I dwie najważniejsze to jest takie, że sieć jest niezawodna i że opóźnienie jest równe zero. Tutaj, jak ten znak wskazuje, mamy informację o tym, że to jest kłamstwo, że sieć jest zawodna. Co ciekawe, bardzo wiele osób nadal twierdzi i wierzy w to, że takie rzeczy jak network partition, czyli podział sieci lub split brain, który jest tak naprawdę pewną odmianą tego podziału sieci, występują tylko w cloudzie. Czy takie rzeczy jak uszkodzenie urządzenia sieciowego, uszkodzenie połączenia, czy nawet jakieś losowe gubienie pakietów, bardzo często ono występuje i nie tylko w cloudzie. I musimy być przed tym zabezpieczeni, bo w takiej sytuacji ciężko coś sensownego zrobić. Przenosząc ten problem na naszą architekturę, może się okazać, że nagle nie mamy połączenia przez to, że administrator błędnie skonfigurował połączenie wirtualne, sieć wirtualną pomiędzy właśnie kolejką przechowującą zdarzenia o wyszukaniu, a pomiędzy naszą usługą do joinowania i przez to te eventy będą do nas pływać z opóźnieniem, na przykład kilku godzin, bo dopiero po kilku godzinach zorientujemy się, że coś jest nie tak, a w tym momencie wszystkie zdarzenia o kliknięciu będą docierały. Więc jeżeli się na to nie przygotujemy, to wszystko to idzie w piach, gubimy. Teraz może kilka słów o opóźnieniu, ale najpierw sobie zdefiniujmy, co to tak naprawdę jest opóźnienie. Opóźnienie jest to czas potrzebny na wykonanie jednej operacji. I teraz, co to jest ta jedna operacja? To zależy, czego opóźnienie mierzymy. Jeżeli będziemy mierzyli opóźnienie wywołania metody, która wysyła jakąś informację do zewnętrznego serwisu, to na czas tego opóźnienia będą się składała zarówno serializacja danych, wysłanie żądania, czekanie na odpowiedź, deserializacja wyniku i pozostałe linijki kodu, które są w tej metodzie. Co jest jeszcze ciekawe, jeżeli mamy milion operacji, to mamy milion opóźnień, więc nie da się tego określić jedną pojedynczą liczbą. A ponieważ interesuje nas tego, jak to opóźnienie się zachowuje, jak się zmienia, to potrzebujemy do tego statystyki i w tym wypadku powinniśmy badać dystrybucję wartości opóźnień. Teraz może już nie wszyscy wierzą, że opóźnienie jest równe zero, ale na pewno znajdziemy takich, którzy uważają, że jest stałe. Co ciekawe, wartości opóźnienia nie da się określić za pomocą dystrybucji, które dobrze znamy, czyli dystrybucji Poissona lub Gaussa. Bardzo często opóźnienie jest określane jako multimodalne, czyli ma wiele wartości, które bardzo często się powtarzają oraz ma mnóstwo spajków. I z czego te spajki mogą wynikać? Zazwyczaj z tego, że nasz serwis przestaje działać na jakiś krótki okres czasu i automatycznie mamy te spajki. I kiedy się to może dziać? Na przykład wtedy, kiedy mamy GC Stop the World, nasz supervisor w cloudzie też się zatrzymał, następuje jakiś context switching, następuje jakieś przerwanie systemowe, reindeksacja indeksu w bazie danych lub fluszowanie bufora cache'u na dysk. I właśnie musimy takie rzeczy brać pod uwagę, że te spajki mogą się zjawiać i mogą one powodować, że te nasze eventy przyjdą w innej kolejności niż tego się spodziewaliśmy. Co ciekawe, wartości opóźnienia pomiędzy wartością najmniejszą a największą są znacząco różne. Przykładowo P25, czyli percentyl 25, mówiący nam o tym, że 25% requestów trwa tyle lub mniej. Ta średnia w tym oknie czasowym wynosi około 2 milisekundy, natomiast P95 wynosi już 7,5 sekundy. Więc jest to znacząca różnica. Inne potencjalne problemy, na które możemy napotkać, na przykład niespodziewany traffic burst, czyli dostaniemy jakąś bardzo dużą górkę eventów, które musimy przetworzyć. Jeżeli przetwarzamy je w stałym tempie,
z jakimś maksymalną przepustowością, to po prostu utworzy się lag i one przyjdą troszeczkę później. Tak samo jak będziemy mieli jakąś awarię, te zdarzenia również mogą przyjść w innej kolejności. I teraz najciekawsza rzecz. Ang-ang. Czyli w środowisku ludzi, którzy zajmują się systemami rozproszonymi, unknown-unknown. Nie wiadomo, co się dzieje, ale jest źle. Wtedy nie wiadomo, co robić. Dlatego im bardziej przygotujemy nasz system, naszą architekturę do tego, aby radziła sobie z niespodziewanymi sytuacjami, tym będziemy spokojniejsi, tym bardziej będziemy wyspani, bo nie będziemy musieli się budzić w nocy. Czyli jeżeli jest jakiś błąd systemu, to generalnie te eventy mogą przyjść w innej kolejności. Czyli podsumowując, i zdarzenie o kliknięciu może przyjść wcześniej niż zdarzenie o wyszukaniu. Dlatego musimy się na to przygotować i w naszej architekturze odpowiednio wziąć to pod uwagę. To teraz przejdźmy do czterech rozwiązań, które ja proponuję. Pierwsze z nich. To może w takim wypadku dodajmy sobie do tego naszego, do tej naszej usługi, która zajmuje się łączeniem eventów, jakiś taki dodatkowy storage, który będzie po kluczu zapisywał. No i teraz jakby to miało działać? Jeżeli przyjdzie zdarzenie o kliknięciu i nie będzie dla tego zdarzenia zapisanego w bazie wyszukania, to po prostu wrzucamy do tego storage'u i czekamy na zdarzenie o wyszukaniu. Jak przyjdzie, bierzemy te dwa zdarzenia ze sobą, łączymy i zapisujemy na wyjście. Ale to rozwiązanie nie jest idealne. Dużą zaletą jest to, że nie wprowadza żadnych sztucznych dodatkowych opóźnień, no bo oczywiście tak szybko jak to tylko możliwe, jak tylko przyjdzie to zdarzenie o wyszukaniu, możemy je połączyć i zapisać na wyjście, ale z drugiej strony bardzo dużo danych będziemy zapisywać w RAMie. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że niemalże wszystkie eventy o kliknięciu będziemy musieli zapisywać w tym RAMie, to może nam się skończyć pamięć. W rezultacie to rozwiązanie jest skalowane wertykalnie, czyli nie możemy sobie stworzyć więcej usług, tylko musimy dorzucać więcej RAMu. I teraz być może jest pewne rozwiązanie, jeżeli byśmy sobie zaprojektowali nasze poprzednie rzeczy w taki sposób, aby nam wysyłały te eventy nie RAM drobinem, tylko na przykład jakimś ściśle określonym algorytmem, no ale nadal pojawia się problem taki, że jeżeli to zeskalujemy, no to może to działać nie do końca poprawnie. Skoro to rozwiązanie ma tyle błędów, no to może spróbujmy się zastanowić nad czymś lepszym. To może zastąpmy tą hashmapę w pamięci kolejką. Co nam ta kolejka daje? Bo wydaje się, że to jest bardzo analogiczne. Jeżeli przyjdzie takie zdarzenie, które nie jesteśmy w stanie połączyć, odkładamy na kolejkę z jakimś czasem, po którym chcemy sprawdzić, czy było to zdarzenie w wyszukaniu. I teraz po tym czasie bierzemy ten event na nowo, sprawdzamy, jeżeli jest, łączymy, zapisujemy, jeżeli nie, no to musimy dalej wrzucić na kolejkę, ale na przykład z dwa razy większym czasem, robiąc exponential backoff. I teraz jakie są wady i zalety tych rozwiązań? Znaczy, pierwsza rzecz to taka, że wprowadzamy jakieś sztuczne opóźnienie, ponieważ może się okazać, że ta informacja o wyszukaniu dotrze do nas po 20 sekundach, a my sprawdzimy dopiero po minucie dotrzymania kliknięcia, czyli w rezultacie mamy dodatkowe opóźnienie z rzędu 40 sekund. W niektórych sytuacjach jest to nieakceptowalne. Ale z drugiej strony to rozwiązanie trochę lepiej będzie radziło sobie, będzie trochę lepiej skalowalne, bo możemy również próbować skalować to rozwiązanie poprzez skalowanie serwisu, ale nadal może się zdarzyć taka sytuacja, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności wszystkie zdarzenia, które nie będziemy mogli połączyć, będą trafiać dokładnie na jedną kolejkę, na jedną instancję serwisu. No i wtedy dalej może się okazać, że będziemy tracić dużo RAMu i w rezultacie usługa może zakończyć działanie ze względu na to, że nie będzie wystarczająco dużo pamięci RAM. To może trzecie rozwiązanie.
Ono wydaje się dosyć proste, bo nie wprowadzamy żadnych zewnętrznych rzeczy. Nie przechowujemy nic w pamięci. Czyli postarajmy się użyć takiego rozwiązania storage'owego, które będzie pozwalało na to, aby zapisywać zarówno kliknięcia i wyszukania w tej bazie. Czyli jeżeli najpierw przyjdzie kliknięcie, to zapisujemy kliknięcie i wtedy jak przyjdzie wyszukanie, to pobieramy kliknięcie z bazy. A jeżeli najpierw przyjdzie wyszukanie, no to proces jest normalny tak jak wcześniej. Czyli zapisujemy i jak przyjdzie kliknięcie, wyciągamy, zapisujemy do kolejki wyjściowej. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że najprawdopodobniej będziemy walczyć z wydajnością. Jeżeli będziemy mieli bardzo duży ruch, to aby dobrze zrealizować właśnie takie łączenie zdarzeń, potrzebujemy rozproszonych transakcji. Pewnie każdy z nas pamięta lub przypomina sobie two-phase commit, three-phase commit. To są rzeczy, które zajmują sporo czasu. Jeżeli nasze usługi miałyby coś takiego realizować w środowisku rozproszonym, to może dojść do sytuacji, że to nie będzie działać dobrze. Wydajność znacząco spadnie i będziemy tracić. Będziemy normalnie tracić te zdarzenia. Więc pomimo tego, że to rozwiązanie wydaje się proste, nie potrzebuje żadnych zewnętrznych rzeczy, dodatkowo nie wprowadza żadnego sztucznego opóźnienia, ma jeden największy błąd, problem taki, że najprawdopodobniej nie będzie działało dobrze pod względem wydajnościowym. My takie coś próbowaliśmy i rzeczywiście nie było to najlepsze rozwiązanie. To teraz przejdźmy do ostatniego, niekoniecznie najlepszego, ale na pewno eliminującego sporo błędów, o których do tej pory mówiliśmy. Moja sugestia jest taka, żeby ten proces ponawiania zdarzeń wydzielić do zewnętrznego serwisu. Czyli jak przyjdzie kliknięcie, dla którego nie będziemy w stanie znaleźć wyszukania, wysyłamy do zewnętrznego serwisu z informacją, po jakim czasie ma nam to zwrócić. Zewnętrzny serwis przyjmuje takie zdarzenie i zapisuje na kolejkę. Może być na przykład to kolejka zaimplementowana na Kafce. W tle, w tym zewnętrznym serwisie działają wątki, które cały czas pobierają te zdarzenia z kolejki. To jest o tyle dobre, że możemy być niemalże pewni, że jeżeli mamy jakiś rekord z offsetem A i mamy rekord z offsetem A plus 1, czyli znajdujący się za tym pierwszym, to na pewno musimy go zwrócić ponownie później. I teraz jakie ma to konsekwencje? Jest to rozwiązanie skalowalne horyzontalnie, czyli możemy sobie dodawać kolejne instancje serwisu, możemy sobie dorzucać dodatkowe partycje, możemy się dostosowywać do ruchu, jaki aktualnie panuje. Oczywiście wprowadza to jakieś dodatkowe sztuczne opóźnienie, ale z drugiej strony to wszystko zależy od tego, dla jakiego przypadku działamy. Jeżeli wprowadzenie dodatkowego opóźnienia jest na tyle dla nas problematyczne, to musimy szukać innego rozwiązania. Ono się nie sprawdzi. Podsumowując, cały proces projektowania systemu na to, aby był odporny na problemy, ma swoje wady i zalety. Musimy wziąć pod uwagę mnóstwo różnych niuansów, wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych. Więc aby coś dobrze zrobić, musimy być świadomi, czego będziemy się spodziewać. Oczywiście nie zawsze mamy taki komfort. Dodatkowo nie ma nigdy idealnego rozwiązania lub mało kiedy. To są naprawdę bardzo trywialne przypadki, w których istnieje bardzo dobre rozwiązanie. Najlepsze, idealne. Ode mnie to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę. Jeżeli nie, to możemy pogadać później. Jeżeli coś wam przyjdzie do głowy, może macie bardzo jakieś podobne spostrzeżenia i pomysły. Dzięki. Dziękujemy bardzo.